Witajcie, kochani. Nadszedł moment modernizacji naszej przyczepki dalszej. A więc pamiętacie, jak mówiłem, że sprzedałem to łóżko spod okna rozkładane i została tam takiej szerokości szpara, którą teraz trzeba jakoś zagospodarować. No i zaczynam od oparć na krzesełkach, na których siedzimy, bo te oparcia latają. I będę doklejał, obszywał nowym materiałem i tak dalej, i tak dalej. I zapraszam Was do oglądania. To jest to oparcie. I teraz, jak pamiętacie z jednego filmu, te drugie piętrowe łóżko, które się rozkładało, ono zajmowało tyle miejsca od okna do tego siedzenia. I teraz te oparcie jest o taki kawałek krótszy. Ma tu taki ładny wzór, postanowiłem to zachować. I mam gąbki, które będę sklejał i przedłużał, żeby fajnie się wpasowało między ścianę a ten ogranicznik boczny. I tak, to już mam naokoło wszystko sprute. Tak to wygląda. Gąbeczka do klejenia. To jest taki wzornik, mogę powiedzieć, który daje uwypukłości po przeszyciu. I tu wyciągnąłem te ozdobne guziczki, ale te guziczki obszyję innym materiałem i też przeciągnę przez tą gąbkę. I jak widać, tu jest taka flizelina z gąbką mi przyszyte do tego materiału i to będę przedłużał, żeby było na całą szerokość. I będę doklejać tutaj gąbkę. Przymierzymy sobie teraz, żeby dociąć gąbkę. Wiem, gdzie i ile. Tak. O. Teraz tą jedną część dokleimy i później jeszcze tu profil zetniemy. Tak, do sklejenia mam taki profesjonalny, kontaktowy klej. Zobaczymy, jak on będzie działał. Tu już mam dwie sklejone gąbki. Piszę, że do 30 sekund. Do 30 sekund muszę to złączyć razem. A więc włączam to. Teraz musimy to wyprofilować. I tak, ta gąbka będzie jeszcze wykorzystana na ten wzór. A że tutaj chcę lekko zaokrąglić te boki, to tu nie będę dokładał tej gąbki i to ładnie się tak tu jeszcze troszeczkę dotknę i to będzie takie zaokrąglone. Tak, kochani, dwa przody już mam poszyte. Dzisiaj ja szyję, nie moja małżonka, bo małżonka jest w pracy. Teraz tylko dociąć i dopasować
boki, tył i spód i zszywamy i będą gotowe poduszeczki. Oparcia właściwie, to są oparcia. Jak widzicie, dwa oparcia są już gotowe. Jedynie jeszcze muszę przepchnąć na drugą stronę te guziczki, ale że nie mam teraz w tej chwili tej grubej, długiej igły, no to będę musiał poczekać. I tak pomału kończę już te oparcia. Teraz tylko przeciągam te guziczki, o, żeby zrobić takie wklęśnięcia ozdobne. A z drugiej strony mam taki guziczek i to trzeba tak docisnąć. Tylko tu zawiążę i już jeden mam gotowy. Tak to wygląda. Jeszcze jeden muszę tutaj zrobić. Gdzie jest ten guziczek? I taki ozdobny guziczek. I kochani, powiem tak, warto było poświęcić trochę czasu swojego. Dwa oparcia mamy zrobione z takim wzorem. Jestem bardzo zadowolony. I dalszy etap prac już wkrótce. Teraz przyszła pora na siedzenia. Oparcia już mam zrobione. I teraz zacząłem już próż pomału te siedzenia. I też już guziczki ozdobne wyciągnąłem i dalej będziemy to pruć, poszerzać i dawać nowe obicia. Tak. Te stare obicie mam już wyprute. Tą gąbkę wykorzystam, żeby zachować ten sam wzór, co na oparciach robiłem. I działam dalej. Gąbkę już mam doklejoną, poszerzoną. To jest ta stara gąbka, która wzór daje. Tu dokleję jeszcze takie cienkie paski, żeby wyrównać, żeby te boki były też ładnie zaokrąglone. No i docinamy teraz materiał. Mam też już gotowe siedzenie przy tym stoliczku. Fajnie wyszło, a w całości pokażę, jak to wygląda w przyczepie. I tak kochani, zobaczcie, jak to teraz wygląda. Wszystko jest tu poszerzone aż do tego, to tak samo. Fajnie sztywno się trzyma. Łóżka są też tak samo, materace obite. Tutaj sobie trzymamy pościel w takich pojemniczkach. A jeszcze nie zakładałem, nie robiłem tego, żeby zobaczyć, żeby pokazać i porównać, bo już później będzie za późno, jak zrobię. Ale teraz biorę się do prucia i robienia drugiego siedziska. Tyle tam brakuje.